Umowy na termomodernizację kolejnych 4 placówek oświatowych podpisały władze Suwałk. Mowa o zespole szkół nr 2, szkole podstawowej nr 9 i dwóch przedszkolach, jedynce i dwójce. Wykonawcy zapewniają, że lada dzień ruszą prace. Termomodernizacje kolejnych placówek oświatowych w mieście są możliwe dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Udało nam się pozyskać ponad 4 600 000 zł na termomodernizację 7 budynków oświatowych, czyli oprócz tych dwóch szkół również na termomodernizację 5 przedszkoli w Suwałkach. Udało nam się już wyłonić wykonawców na termomodernizację tych dwóch szkół plus dwóch przedszkoli, czyli przedszkola nr 1 przy ulicy Raczkowskiej oraz przedszkola przy ulicy Waryńskiego. Urząd Miejski już ogłosił przetargi na kolejne termomodernizacje. Tym razem inwestycje będą dotyczyły przedszkola nr 5 przy ulicy Witosa, przedszkola nr 6 przy ulicy Kowalskiego i poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ulicy Nowomiejskiej. Prace obejmą jednak nie tylko proste termomodernizacje. Projekty zakładają również wymianę oświetlenia wewnątrz budynków na energooszczędne, na nowoczesne oświetlenie LED-owe, wymianę instalacji centralnego ogrzewania. W niektórych obiektach dojdą również instalacje fotowoltaiczne, które będą wspierały i umożliwiały dodatkowe oszczędności w tych obiektach. Inwestycje w termomodernizację powinny zwrócić się w ciągu 4-5 lat. Wszystko dzięki sporym oszczędnościom. Szacowane oszczędności sięgają nawet ponad 60% rocznych kosztów przeznaczanych właśnie na koszty eksploatacyjne w tych obiektach, na ciepło, na energię elektryczną. Oczywiście te oszczędności wahają się w zależności od obiektów. W niektórych są większe, w niektórych mniejsze. Z tego co pamiętam, w tym najsłabszym obiekcie te oszczędności sięgają 40 paru procent. Coraz bliżej budowy boiska przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach. Urząd Miejski otworzył oferty w przetargu na wykonanie inwestycji. Najkorzystniejszą, opiewającą na prawie 3 900 000 zł, złożyła warszawska firma BDM Service. I w najbliższym czasie, w ciągu miesiąca, gdzieś najpóźniej zostanie podpisana umowa, tak żeby wykonawca mógł zacząć realizować tę inwestycję i oddać ją do użytku w koniec sierpnia przyszłego roku. Przy ZST powstanie cały kompleks sportowy. Obiekt będzie bardzo podobny do tego, który powstał w zeszłym roku przy szkole podstawowej nr 10. Zostanie wykonana bieżnia okulna, zostanie wykonana boisko pełnowymiarowe ze sztucznej nawierzchni, boisko drugie z nawierzchni poliuretanowej, takie wielofunkcyjne, siłownia na świeżym powietrzu. Oczywiście zostanie wykonany też taki nieduży budyneczek w formie zaplecza właśnie dla tego kompleksu sportowego. Inwestycja przy ZST powstanie dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1 miliona złotych. Z kompleksu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Staramy się, aby wszystkie obiekty w suwalskich placówkach oświatowych były obiektami ogólnodostępnymi, bezpłatnymi w większości przypadków. I tak samo i ten obiekt będzie takim obiektem, gdzie będą mogli korzystać oczywiście uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, ale nie tylko. Myślę, że bez problemu i mieszkańcy Suwałk będą mogli z tego obiektu korzystać. Docelowo do 2020 roku miasto chce, aby przy każdej suwalskiej szkole powstał w pełni wyposażony duży kompleks sportowy, z którego będą bezpłatnie korzystali zarówno uczniowie tych placówek, jak również okoliczni mieszkańcy. Ten wysiłek inwestycyjny, który jest realizowany właśnie w obiekty sportowe, wynika z założeń, które przyjęliśmy parę lat temu, m.in. w strategii rozwoju naszego miasta do roku 2020, gdzie założyliśmy sobie i postawiliśmy za cel rozwój sportu masowego, rodzinnego w naszym mieście. W Suwałkach odbyło się duże wydarzenie biznesowe. Mowa o forum biznesowym Pogranicza. Wydarzenie poświęcone było branży rolno-spożywczej, która jest bardzo mocnym elementem gospodarki Suwałk. Przez 2 dni w Parku Naukowo-Technologicznym Polska Wschód toczyły się dyskusje ekspertów, przedstawicieli środowiska przedsiębiorców, a także administracji rządowej i samorządowej nie tylko z Polski, ale też z zagranicy na temat przyszłości, rozwoju i metod wsparcia dla sektora żywnościowego. Bardzo nas cieszy ta frekwencja, bardzo nas cieszy to, jak pozytywnym echem się to odbiło. Mieliśmy również gości chociażby z Białorusi, którzy deklarowali, że w kolejnym roku przyjadą w dużo większym składzie, gdzie też jakby ten sektor rolno-spożywczy jest bardzo mocno na Białorusi rozwinięty. Mieliśmy gości z Litwy, tutaj z całego pogranicza.
forum towarzyszyły targi. W tym roku mieliśmy bardzo ciekawe stoiska również podczas tego forum, gdzie zarówno lokalni przedsiębiorcy, ale również i przedsiębiorcy spoza naszego miasta prezentowali swoje wyroby, prezentowali swoje usługi dla właśnie tego sektora rolno-spożywczego. Kolejne forum biznesowe pogranicza za rok. Już teraz trwają rozmowy o tym, jakiej branży będzie dotyczyło. Oczywiście forum będzie odbywało się i w przyszłym roku. Na chwilę obecną nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji, czy będzie to poświęcone branży tutaj przetwórstwa spożywczego, czy tak jak pojawiają się pewne pomysły, żeby w okresach dwuletnich wracać do poszczególnych branż, czyli żeby przyszłe forum poświęcić znowu branży drzewno-meblarskiej. Także te decyzje jeszcze przed nami.